Ta umowa daje szansę na szybkie podjęcie właściwego leczenia w przypadku wykrycia zmian nowotworowych u pacjentów leczonych w Bełchatowie. Na terenie naszego województwa powstaje sieć szpitali, które będą zajmowały się leczeniem pacjentów wymagających opieki onkologicznej. Pierwszym takim elementem sieci jest Szpital Bełchatowski, szpital imienia Jana Pawła II w Bełchatowie. Sieć powstaje wokół Wojewódzkiego Ośrodka Onkologicznego, czyli szpitala imienia Kopernika. Daje to ogromne możliwości diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne dla pacjentów szpitala bełchatowskiego. Pacjenci ci praktycznie będą mieli takie same szanse dostępu i jakości świadczeń jak pacjenci szpitala Kopernika w Łodzi. Bełchatowski szpital nie ma oddziału onkologicznego. W przychodni przyszpitalnej jest poradnia onkologiczna, to stąd głównie kierowani będą na dalsze leczenie pacjenci. Jeśli pacjent zgłaszający się do naszego szpitala będzie miał jakiś problem onkologiczny, wówczas natychmiast powiadamiamy o tym Szpital Kopernika. Niezbędne badanie diagnostyczne, te, które jesteśmy w stanie przeprowadzić, przeprowadzamy u nas. Natomiast dalsza część terapii tego pacjenta będzie odbywała się w Koperniku. Szpital Kopernika nawet zapewnia transport tych pacjentów z Bełchatowa do siebie. W ramach umowy obie placówki prowadzić będą również wspólne działania profilaktyczne. Nie jesteśmy jedynie beneficjentem podczas współpracy ze Szpitalem Kopernika. My wspólnie będziemy organizować, realizować wiele różnych przedsięwzięć z zakresu profilaktyki zdrowotnej, ale także z zakresu diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Mnóstwo takich imprez razem z dyrekcją Szpitala Kopernika mamy już zaplanowanych i będziemy je w najbliższym czasie realizować. Umowa podpisana została na początku lutego i już obowiązuje.